Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Władysław Zmarsz w 1945 roku nie mógł przekazać bezpośrednio dokumentów mojemu ojcu, gdyż on był w Niemczech w obozie jenieckim. Ojciec wrócił dopiero w 1946 roku. Znając wolę swojego ojca, zgłosił się do swojej rodziny i wziął od sióstr te dokumenty, które dotyczyły przeszłości jego ojca legionowej i walki o niepodległość Polski, i schował do najważniejszej walizki w swoim życiu, walizki, z którą wrócił z zachodu. Przechowywał ją pieczołowicie. Bardzo była ważna. Nawet nie dawał nam jako dzieciom dotykać jej. Byłyśmy starsze. Pokazał zawartość, opowiedział o niej, powiedział, co tam jest. Mam synów. To też sobie życzył, żeby te dokumenty głównie opiekował się mój starszy syn. Opuścił Kielce, więc uważał, że powinny one jednak zostać na razie przynajmniej u mnie. Urodziłem się dnia 23 lutego 1900 roku w Dąbrowie Górniczej. Ukończyłem 4 klasy gimnazjum realnego w Dąbrowie Górniczej. Po wystąpieniu ze szkoły na początku wojny światowej, to jest dnia 6 września 1914 roku, wstąpiłem ochotniczo do Legionów Polskich, gdzie zostałem przydzielony do 2 Pułku Piechoty Legionów. W formacji tej pozostawałem do 15 kwietnia 1915 roku, skąd zostałem przydzielony do 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, w którym pozostawałem do 17 maja 1917 roku, to jest do rozbrojenia Legionów przez Niemców. Internowany byłem przez Niemców w Szczypiornie, gdzie przebywałem do dnia 6 kwietnia 1918 roku. W dniu tym zbiegłem z obozu do Krakowa, gdzie pracowałem w Lidze Żeglugi Polskiej aż do chwili rozbrojenia okupantów. Dnia 6 listopada 1918 roku wstąpiłem powtórnie do 4 Pułku Piechoty Legionów, a następnie przydzielony zostałem do grupy harcerskiej przy 2 Dywizji Legionów. Odeszłem na front w maju 1919 roku. Po rozwiązaniu grupy harcerskiej wróciłem ponownie do 4 Pułku Piechoty Legionów. W Legionach przebywałem kampanię w Karpatach z 2 Pułkiem Piechoty Legionów. Ranny w nogę pod Rafałową, odeszłem do szpitala do Krakowa. Z 4 Pułkiem Piechoty Legionów odbyłem ofensywę w 1915 roku i kampanię na Wołyniu. W grupie harcerskiej brałem udział w bitwie o Mińsk i nad Berezyną. Ostatnio przeniesiony zostałem do 1 Pułku Czołgów jako fachowiec metalowiec przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, gdzie służyłem do dnia 28 marca 1925 roku, do czasu uwolnienia z wojska. Zostałem zwolniony jako plutonowy po skończeniu okresu służby podoficera zawodowego. Od dnia zwolnienia pracowałem w dziedzinie metalowej jako ślusarz, rusznikarz w różnych fabrykach prywatnych i państwowych. Ostatnio pracowałem w Państwowej Wytwórni Amunicji i Broni w Radomiu. Dnia 22 października 1928 roku zostałem przyjęty jako rusznikarz na podoficera zawodowego do 78 Pułku Piechoty w Baranowiczach. Kielce, dnia 9 marca 1929 roku. Podpisano Władysław Franaś. Mój ojciec pochodzi ze Śląska, bo się urodził w Dąbrowie Górniczej. Jego mama zmarła wcześniej. Ojciec jego drugi raz się ożenił. Z macochą nie nawiązał kontaktów mój ojciec. Chodził do szkoły tej realnej. Miał 14 lat, wtedy się tworzyły legiony, bo ojciec jest z 1900 roku. Uciekł z domu
metrykę sfałszował, bo nie przyjmowali 14-letnich, tylko dopiero od 16 lat przyjmowali. I ojca przyjęli jako 16-latka. No i od tej pory już jest cały czas w Legionach, cały czas walczy. Pierwsza brygada, strzelecka gromada. Najczęściej to były wieczorowe opowieści. I związane z jakimiś wydarzeniami. Więc jak jakieś wydarzenia były społeczne, no to wtedy właśnie ojciec się najbardziej uzewnętrzniał, bo tak to nie opowiadał tam specjalnie tam żadnych tam jakichś tam takich samochwał, coś to nie było, nie. Tylko przy okazji to nam właśnie opowiadał, taka i taka sprawa była, tak i tak to było załatwione, tak i tak wtedy walczyli. No to myśmy to uwielbiali, to jedno, a drugie, jak już w szkole były jakieś państwowe takie uroczystości, należało przygotować wypracowanie, no to już wtedy ojciec był alfą i omegą. Oczywiście, to żeśmy siedzieli, ojciec nam opowiadał to, a myśmy wspaniałe wypracowania pisali. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Nam opowiadał taką sprawę, że tam był siedział nad rzeką, prawdopodobnie nad Styrem, no bo tam walczyli. Jakieś butelki przejął ojciec. I okazuje się, że w tych butelkach były meldunki wroga. No i to było podobno bardzo ważne do dowódcy swojego, to przekazał. Podobno, bo dowódca nawet dostał jakiś tam medal za to. Przybyli ułani pod okienką. Pamiętam, jak ojciec mówił o bitwie pod Polską Górą, bo tam był kontuzjowany. Tam pocisk koło niego się rozerwał i jego przysypała ziemia. On pod tą ziemią leżał tam jakiś czas. Jak go odkopali, to był cały roztrzęsiony i w takim stanie tam podobno parę miesięcy był w szpitalu i wtedy właśnie miał z tym ogłuch. To pod tą Polską Górą. A jeśli chodzi o rękę, to w tym przewrocie majowym był ranny. Musieli broń złożyć. Jak to wyglądało złożenie broni? Nie składali, tylko każdy łamał karabin i rzucał. Takie było składanie broni. Był internowany w Szczypiornie, no to dużo mówił, bardzo właśnie o tym Szczypiornie to opowiadał, jak tam było. To były baraki, były fatalne warunki, żywienie było okropne. Więc żywili ich brukwią i ojciec miał wstręt. Broń Boże, żeby się brukiew pokazała w domu na jakimkolwiek posiłku, bo ich tą brukwią taką jakąś tam śmierdzącą żywili i to było niejadalne w ogóle, no więc było fatalne jedzenie, były fatalne warunki tam. No. Domem specjalnie to się nie zajmował. Ojciec był typowym wojskowym, bardzo zdyscyplinowany, zorganizowany. Co robił, to pedantycznie wszystko wykonywał. Ale jakiejś specjalnej czułości tam dla dzieci czy coś to nie okazywał. Niemniej to dyscyplina w domu była odczuwalna. Musieliśmy zachować taki dryl wojskowy nawet w domu. Nasze buty to musiały być tak wyczyszczone i łącznie z zelówkami musiały być wypastowane i wyświecone. Jak żeśmy zdejmowali wieczorem. Chodził na wywiadówki do mnie, dlatego że ja się uczyłam bardzo dobrze i byłam chwalona i ojciec był bardzo dumny z tego. Więc na wywiadówki do mnie ojciec zawsze przychodził, a do syna nie. Bo chłopcy jak to chłopcy, tam nie zawsze tam zawsze coś mogli wystrugać. U nas w domu było zachowane, wszystko była chwila milczenia, jak syreny zawyły. Żeśmy na baczność w domu stali wszyscy, a ojciec płakał. Jeden raz w życiu widziałam jego łzy. Pierwsza brygada. Oh.
był fanatykiem, jeśli chodzi o wojsko, o Polskę, o Piłsudskiego. Był fanatykiem. No więc oczywiście, że myśmy byli wszyscy zachwyceni, dzieci to były zachwycone i dorośli byli zdumieni, ale no tak samo pełni uznania, że tak przebrnął całą tą kampanię, to wszystko i że w ogóle sobie tak poradził. No. Ostatki swych poświęcić dni, wśród fałszu siać się w szlachetności, miazgą swych ciał, żarem swej krwi.